Od 2015 roku Leszno podejmuje działania związane z walką z dopalaczami. Radni miejscy przyjęli 3 lata temu uchwały, które zostały zakwestionowane przez wojewodę wielkopolskiego. Podobna sytuacja miała miejsce także w innych województwach, w których samorządowcy próbowali zmierzyć się z problemem dopalaczy. Powód: prawo lokalne nie może likwidować luk prawa krajowego. Wiceprezydent Piotr Jóźwiak poszedł więc dalej, do samej góry, a więc tam, gdzie tworzone jest prawo krajowe. Stąd pomysł kongresu w Lesznie. Jego cel: wprowadzić takie zmiany legislacyjne, które dadzą samorządom oręż do walki z handlującymi dopalaczami. Moderatorem kongresu był Krzysztof Ziemiec, pracownik TVP, prowadzący główne wydanie wiadomości. W naszej debacie eksperci z najwyższej półki, tu też ukłony i gratulacje dla pana prezydenta, że udało mu się w tym wielkim tygodniu, kiedy każdy z nas ma troszkę tego czasu mniej, zebrać tak wspaniałych gości, ale ja myślę, że lepiej jakby pan prezydent się pochwalił. Bardzo serdecznie zapraszam, panie prezydencie, dr Piotr Jóźwiak, zastępca prezydenta miasta Leszna. Nie, prezydent miasta Leszna, przepraszam. Jakby przepraszając na samym wstępie za nieobecność pana prezydenta Łukasza Borowiaka, który został w takim trybie bardzo ważnym wezwany, przebywał pana wicepremiera Gowina dzisiaj. Pozwolę sobie ja państwa przywitać. Dzisiaj będę jeszcze raz zabierał głos, jakby próbując przedstawić pewne kwestie związane z tym, co tutaj jakby proponujemy w Lesznie i co chcemy zrobić. Tak jak powiedział pan redaktor, my bardzo cieszymy się z wizyty tak licznych gości, z tego, że ten kongres odbywa się tutaj, że Ministerstwo Sprawiedliwości zleciło Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości pewną analizę przepisów cywilnych, administracyjnych i karnych w zakresie skuteczności zwalczania dopalaczy, bo wszyscy widzimy, że my już dzisiaj nie musimy mówić o tym, że dopalacze są złe, że one źle oddziałują psychicznie, że nie warto ich stosować, że trudno z nimi walczyć, ale musimy znaleźć sposoby i metody walki, a takie sposoby i metody walki wymagają pewnych zmian prawa i stąd ten dzisiejszy kongres, kongres, który mam nadzieję, że będzie takim kamieniem węgielnym, który zapoczątkuje pewne zmiany w prawie w myśl tych propozycji, które tutaj będą przedstawione i wydyskutowane. Kwestiami walki z dopalaczami zajmują się Ministerstwa Zdrowia i Sprawiedliwości. Wspólnie przygotowano projekt ustawy o zwalczaniu narkomanii, która już wkrótce będzie procedowana w Sejmie. Z ramienia Ministerstwa Zdrowia list od wiceministra Zbigniewa Króla odczytała Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Walka z dopalaczami jest dla Ministerstwa Zdrowia jednym z bardzo istotnych obszarów w polityce zdrowotnej. Resort wraz z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi intensywną współpracę międzyresortową nad rozwiązaniami prawnymi, które mają przyczynić się do ograniczenia rozpowszechnienia tego zjawiska. Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, którego celem jest zaostrzenie regulacji i wprowadzenie większych sankcji dla osób rozprowadzających dopalacze, zostanie w niedługim czasie przedstawiony do przyjęcia przez Radę Ministrów. Jednocześnie na podstawie Narodowego Programu Zdrowia, określającego priorytetowe działania edukacyjne i profilaktyczne, podejmujemy szereg tego typu inicjatyw ukierunkowanych przede wszystkim do młodzieży. Resort Sprawiedliwości reprezentował wiceminister Marcin Warchoł. Statystyki są zatrważające, mówił. Tylko w 2016 roku odnotowano 4300 zatruć, a w 2017 4200. Liczba zgonów z powodu zatrucia dopalaczami nie jest do końca znana. Chciałem w tym miejscu podziękować panu prezydentowi za to, że jako pierwszy z panem ministrem Janem Dziedziczakiem przyszedł do mnie na samym początku naszego urzędowania, zwrócił uwagę na ten problem, opisał historię, w jaki sposób miasto Leszno, władze miasta Leszna próbowały sobie z tym problemem radzić i my jako Ministerstwo Sprawiedliwości podjęliśmy wtedy inicjatywę ustawodawczą mającą tę sytuację zmienić. Wystąpiliśmy do ministra zdrowia. Następnie pan minister Ziobro zwrócił się do pani premier Beaty Szydło o przedstawienie tego na forum ogólnorządowym, po czym pani premier powołała zespół międzyresortowy i tutaj wskazała właśnie ministra zdrowia do tego, aby był ministrem prowadzącym tę ustawę.
Wiceprezydent Piotr Jóźwiak wskazywał na pomysłowość handlujących dopalaczami. Te groźne, trujące specyfiki sprzedawane są pod przykrywką innych artykułów. Tworzone są tak zwane słupy, firmy działają pod legalnym adresem. Handlujący czują się tak bezkarni, że mówią o tym otwarcie także w mediach. Handel dopalaczami kwitnie także w internecie. Piotr Jóźwiak przedstawił propozycję m.in. zaostrzenia kar do 100 tysięcy złotych, wyposażenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w prawne narzędzia umożliwiające im bycie oskarżycielami publicznymi i zamykanie punktów z dopalaczami na czas trwania postępowania. Czy Leszno ma szansę stać się synonimem walki z dopalaczami? Od 3 lat konsekwentnie to robimy, a kongres to mocny akord w tej dziedzinie. Problem w tym, by w Warszawie ten głos był słyszalny. Do walki potrzebne są narzędzia, narzędzia prawne, narzędzia wsparcia państwa polskiego dla samorządu, w tym przypadku dzielnego samorządu leszczyńskiego, który to wyzwanie podjął. I mam nadzieję, że ten kongres, na który przyjechali ministrowie, na który przyjechali czołowi prawnicy polscy zajmujący się tą tematyką, pozwoli wypracować skuteczne narzędzia do walki z dopalaczami w całym kraju. Mam nadzieję, że jesteśmy świadkami konkretnego wydarzenia dającego narzędzia, które przez lata będą procentować skuteczną walką z dopalaczami, a początkiem tego wszystkiego jest właśnie ten kongres. Podczas kongresu wystąpili pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy przedstawili aspekty cywilnoprawne, administracyjnoprawne i karne zjawiska dopalaczy.